moim gościem jest człowiek, który robi filmy ślubne, czyli dokumentuje ludzi mówiących sobie tak, zanim zacznę mówić sobie dlaczego. Adam Głuch. Dzięki za to ciepłe przywitanie, dzięki za zaproszenie. Jestem... Powiedz mi, jak to jest spędzać weekendy obserwując ludzi, którzy składają przysięgi bardziej optymistyczne niż realistyczne. Adam, zaczynasz tam, gdzie kończą się marzenia wielu ludzi. Powiedz mi, co czujesz, filmując parę, która zdaje sobie sprawę, że to koniec randek na Tinderze? Wiesz co, ja to widzę chyba trochę inaczej. Cieszę się, że mogę być częścią tak ważnego wydarzenia w ich życiu. Skupiam się na ich radości, na emocjach. A, emocje, czyli to na przykład te łzy całej rodziny, które uświadamia sobie, ile to wszystko będzie kosztować. Mówiąc o kosztach, czy myślałeś kiedyś o tym, że twoja praca to po prostu takie bardziej luksusowe filmy z komórki? Chcę wierzyć, że moja praca to coś więcej niż robienie tylko ujęć. Dzięki mojemu doświadczeniu jestem w stanie... Takie smenty to sobie możesz pisać na swojej stronie. Powiedz, jak to jest być na każdym weselu świadkiem tej samej sceny, ale w innych ubraniach? Dla mnie każdy dzień jednak jest inny. Ludzie są zupełnie inni, każda ceremonia jest unikalna, przysięgi, które wypowiadają. Przysięgi to jest trochę tak jak abonament na siłownię, czyli na początku jesteś pełny nadziei, a później... Podobno masz duże doświadczenie w filmach ślubnych. Powiedz mi, czy teraz już jesteś w stanie dopasować kadr tak, żeby nie było widać pijanego wujka w tle, albo z jakiejś ciekawej perspektywy nagrać parę udającą kopulację, żeby przebić balon? Ale co, myślisz, że to jest śmieszne, tak? Ściągnąłeś program 1:1 z Between Two Ferns i według ciebie to jest zabawne, tak? Z wujkiem na szczęście jakoś daję radę, a zabaw oczepinowych po prostu nie nagrywam. I ostatnie pytanie. Czy miałbyś jakąś jedną radę dla par, które chciałyby, żeby ich film ślubny był wyjątkowy? Powiedziałbym im, bądźcie sobą. Tyle wystarczy. Naprawdę filmy, z których jestem najbardziej dumny, to te, które przedstawiały autentyczne, prawdziwe emocje. Tak, bądźcie sobą. No chyba, że jesteście nudni, to bądźcie trochę mniej, tak? Więc moi drodzy, pamiętajcie, film ślubny to nie tylko zapis całego dnia, to również sposób na przypomnienie sobie, dlaczego wybraliście tą wspólną drogę. Nawet kiedy przyjdą te nieuchronne momenty, że będziecie się zastanawiać, kto do cholery zostawił skarpetkę na środku salonu. Dzięki. Dzięki. To było świetne wydarzenie.